To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, jest 12 marca 2022 roku. 17 dni temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Wobec tego faktu wszystko inne staje się jakoś błahe, trudno mówić i myśleć o czymś innym niż ta wojna i wiążący się z nią dramat ludności cywilnej. No ale jednocześnie Ukrainki i Ukraińcy staną się na jakiś czas albo na dłużej naszymi współobywatelami. Dlatego postanowiłam przygotować dla Was, ale też dla siebie, kilka odcinków Drozdowiska, które przybliżą nam odrobinę obecną w Polsce ukraińską kulturę. Wyobraźcie sobie, że kiedy zajrzałam do polskiej Wikipedii, okazało się, że kategoria ukraińscy pisarze liczy aż 248 nazwisk. Kategoria ukraińskie zespoły muzyczne to aż 60 odnośników, a to są w ogóle przecież najprostsze i pierwsze z brzegu przykłady. Zatem wygląda na to, że jest o czym mówić i jest w czym wybierać. Dlatego bardzo gorąco, dziś szczególnie, polecam Wam opis odcinka, w którym postarałam się zebrać nazwiska i tytuły wymienione przez mojego gościa, gościa, którego też oczywiście za moment przedstawię, ale również dziś jeszcze goręcej proszę, żebyście wzięli pod uwagę możliwość wsparcia Drozdowiska, bo naprawdę bez tego wsparcia nie uda mi się pracować i tworzyć dalej. Linki są również w opisie odcinka. To jest Drozdowisko, którego gościem jest dzisiaj pan Kamil Dwornik, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, choć oczywiście okoliczności, które nas skłoniły do tego, żeby się spotkać, nie napawają jakimś specjalnym optymizmem, ale szukałam kogoś, z kim mogłabym trochę nadrobić braki, które mam, bo wszyscy doskonale wiemy, w ciągu ostatnich kilkunastu dni przyjechało do nas, do naszego kraju bardzo, bardzo wielu uchodźców wojennych, czyli Ukraińców. I ja wiem, że ta społeczność już tutaj jest trochę zadomowiona u nas, to po pierwsze. Po drugie, że trochę przenika do nas tej kultury ukraińskiej, a ponieważ Drozdowisko jest podcastem o kulturze, więc o tę kulturę w pierwszej kolejności chciałam pana zapytać. To znaczy o to, co mamy w Polsce. Te okoliczności, w których się spotykam, czyli inwazja Rosji na Ukrainę, no cóż, rzeczywiście są to okoliczności bardzo smutne, tak? Natomiast słusznie pani zauważyła, że do takich codziennych kontaktów między Polakami i Ukraińcami będzie teraz dochodzić zdecydowanie częściej niż wcześniej. Wcześniej mieliśmy najczęściej kontakt z mieszkańcami Ukrainy, którzy przyjeżdżali do nas w celach zarobkowych. Na teraz będą to najczęściej właśnie osoby, które uciekają przed wojną, zostawiają swoje domy. Ale też być może będą chcieli u nas po prostu zostać, czyli znowu będziemy się spotykać na tej niwie pracowniczej tego że będziemy ich spotykać w sklepach, w restauracjach. W miejscu pracy, w szkole, w przedszkolu, na uczelni. Stąd też jest to dosyć istotne, żeby tę drugą stronę poznać zdecydowanie wcześniej niż w momencie, kiedy następuje pierwszy kontakt. Jeśli chodzi o tę obecność kultury ukraińskiej w Polsce, no to przede wszystkim musimy zwrócić też uwagę na to, że ilość osób, które przybywają z Ukrainy, jest zdecydowanie większa już w tym momencie niż ilość obywateli polskich ukraińskiego pochodzenia, czyli mam tutaj na myśli mniejszość ukraińską mieszkającą w Polsce.
Stąd też ten import kultury właśnie stamtąd jest zdecydowanie, ta kultura też będzie i jest bardziej obecna niż powiedzmy kultura miejscowych Ukraińców. Wydaje mi się, że pierwszą rzecz, na którą by trzeba było zwracać uwagę i powiedzmy przemyśleć w momencie, kiedy mówimy o kontakcie, to przede wszystkim jest to kwestia języka. Polacy w momencie, kiedy starają się właśnie nawiązać z Ukraińcami, to jakąś kontakt, dialog, relacje, tak, relacje, dialog, to pierwsze co to instynktownie starają się bardzo często gdzieś odkurzać właśnie w pamięci te jakieś słówka z języka rosyjskiego. Tutaj mam na myśli przede wszystkim osoby starsze, ale również i te osoby młodsze, które no, znają jakieś pojedyncze słowa z języka rosyjskiego, powiedzmy z przekazu kulturowego. Tak? Dobrze, a czy my jesteśmy w stanie tak na ucho, bez przygotowania, odróżnić ukraiński od rosyjskiego? Pana zdaniem? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja nie jestem siebie pewna na przykład w takiej sytuacji. Czy ja bym była w stanie to odróżnić? To jest kwestia osłuchania. No właśnie, to jest kwestia osłuchania. Więc o ile wcześniej ten język rosyjski mógł być trochę bardziej obecny w naszej kulturze, nawet za pośrednictwem jakichś filmów, gdzie mamy tego bohatera z Rosji i on mówi w tym języku, więc mamy przynajmniej jakieś pojęcie, to o tyle ci bohaterzy, którzy są Ukraińcami w naszej popkulturze, są zdecydowanie mniej obecni, więc też ich język jest mniej obecny. Natomiast to, co na pewno, na co zwrócą uwagę osoby, które zaczną komunikować się z osobami z Ukrainy, to przede wszystkim bardzo dużo podobieństw w warstwie leksykalnej. Język ukraiński... Czy chce pan powiedzieć, że ukraiński jest podobny do polskiego, czy też polski do ukraińskiego? Jak to języki słowiańskie, tak? Natomiast język ukraiński jest bardzo bogaty w synonimy. I tych synonimów na różne pojęcia jest najczęściej wiele wersji. Jedne mogą być bardziej podobne do języka polskiego, inne mogą być podobne bardziej do języka rosyjskiego. Są oczywiście też jest wiele słów, które są całkowicie unikatowe i nie można je odpowiedzieć, że są podobne ani do polskiego, ani do ukraińskiego. Ale mam jakiś przykład takiego słowa, które brzmi podobnie i podobnie znaczy? Pierwsze, co tam przychodzi do głowy, to słowo pociąg po ukraińsku. Tak? Czyli to też jest to jedno z pierwszych być może, które usłyszymy. Po ukraińsku można powiedzieć pociach, czyli podobnie jak pociąg. Albo można powiedzieć poist, czyli podobnie jak pajest po rosyjsku. I oba są w powszechnym, powiedzmy, w użyciu. Na tą rzecz jeszcze językową nakłada się powszechna na Ukrainie dwujęzyczność. Tutaj chciałbym przypomnieć, że zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy język ukraiński jest jedynym językiem urzędowym na całym terytorium Ukrainy. W związku z tym jest to zarówno język administracji państwowej, język uniwersytetów, język wymiaru sprawiedliwości, również język armii. Natomiast w powszechnym użyciu, zwłaszcza w wschodniej części kraju, jest również język rosyjski, natomiast nie ma on statusu języka urzędowego. W takim razie, jak sobie Ukraińcy dają po prostu radę, żyjąc w jednym kraju z dwoma językami? Tutaj jedna z badaczek, Lada Bilaniuk, nazwała taką sytuację tak zwaną nieprzyjazną dwujęzycznością. Nieprzyjazna ona w zasadzie w nazwie jest tylko z pozoru. Chodzi o to, że osoby, które znają na przykład język ukraiński, mają dosyć szerokie kompetencje również w języku rosyjskim, nawet jeśli nie uczyły się go w szkole, ale z uwagi na to, że język rosyjski jest obecny w kulturze masowej, w telewizji czy powiedzmy w YouTubie, te osoby bardzo szybko od lat najmłodszych nabywają kompetencje rozumienia go i bardzo często też mówienia. W odwrotnej sytuacji osoba, która urodziła się w większości rosyjskojęzycznym, powiedzmy, środowisku na wschodzie Ukrainy. Jeśli są to osoby, które urodziły się po 1991 roku, najczęściej będą już kończyły szkoły powszechne z językiem ukraińskim jako jedynym językiem wykładowym. I również żyjąc w rosyjskojęzycznej społeczności, na co dzień używając język rosyjski, w kontaktach powiedzmy z innymi osobami mogą wykorzystywać ten język rosyjski, a inna osoba może mówić, odpowiadać im po ukraińsku i te osoby fantastycznie siebie rozumieją. Będą się rozumieją. No to tu mi przychodzi oczywiście Czechosłowacja, też jeszcze przed 89 rokiem, bo teraz też to się trochę pozmieniało. Kiedy funkcjonowały, no tylko tam były równolegle dwa języki, czeski i słowacki. Telewizja nadawała i po czesku, i po słowacku i też byli w stanie się porozumieć Czesi ze Słowakami. Ale czy ma to dla nas jakieś znaczenie w momencie, kiedy oni tutaj przyjeżdżają? Dla Polaków może być to taka trudność, że z jednej strony na początku być może nie chcą ludzi
ludzi urazić, dlatego że coraz więcej ludzi już rozumie, że Ukraińcy mają swój własny język i to jest jedyny język urzędowy. Jasne, czyli jakby nie powinniśmy się, żeby ich nie urazić, zwracać się do nich po rosyjsku, ale to może być jedyna płaszczyzna takiego pierwszego porozumienia. Dokładnie, przy czym to też nie będzie tak odebrane przez osoby właśnie, że mówimy w języku wroga, tak? Nie będzie tak odebrane pana zdaniem. To wszystko też zależy, kto ucieka, w jakich okolicznościach, tak? I czy jest w jakimś silnym stresie i przeżył dosłownie parę dni temu jakąś głęboką traumę. Ale wydaje mi się, że nie. No, ja szczerze mówiąc też trochę angażuję się właśnie w pomoc uchodźcom i no, zazwyczaj ja jestem osobą, która używa raczej języka ukraińskiego, mimo że rosyjskiego też się uczyłem, ale razem ze mną byli inni wolontariusze, którzy zwracali się w języku rosyjskim i reakcja była taka sama na pomoc, tak? Także... Nie jest to pana zdaniem w tym momencie jakiś wielki problem, że spróbujemy nawiązać kontakt i on będzie nawiązany po rosyjsku. Tutaj jeszcze jedno bym chciał rzeczy zwrócić uwagę na to, czy jaka jest możliwość rozumienia języka, powiedzmy, możliwość porozumienia się Ukraińców i Rosjan, tak? Dlatego, że jeśli odwrócimy tę sytuację, porównamy ją sobie do stosunków Czechów i Słowaków, jeśli weźmiemy dzisiejsze stosunki czeskie i słowackie, to zdecydowanie, przynajmniej na tyle, ile wiem, na Słowacji zdecydowanie łatwiej oni rozumieją język czeski, z uwagi na to, że ten czeski kontekst kulturowy jest zdecydowanie bardziej obecny na słowacki niż powiedzmy ten słowacki w Czechach, prawda? Tak, no ostatnio o tym rozmawiałam, koleżanka tłumaczka z języka polskiego na czeski, czeszka, powiedziała mi tak, że no, czeska literatura bez tłumaczenia leży w słowackich bibliotekach czy księgarniach, natomiast w odwrotną stronę nie, bo Słowacy przeczytają po czesku, a Czesi po słowacku nie. Podobnie teraz również i na Ukrainie, powiedzmy Ukraińcy zrozumieją, jeśli ktoś do nich oczywiście się zwraca w języku rosyjskim. Rozpoznają najczęściej też akcent, że to jest ktoś absolutnie spoza Ukrainy. Natomiast w drugą stronę ci Rosjanie, z uwagi na to, że brak możliwości osłuchania się z języka ukraińskiego, dlatego że ten kontent ukraiński, kultura, ona nie jest obecna w Rosji, w tym oryginalnym po prostu języku. Więc to oczywiście działa również w obecnej konflikcie na korzyść Ukraińców. Więc tutaj też kultura działa trochę jak broń w przypadku tego konfliktu, czy raczej możliwość powiedzmy obronienia się, dlatego że wiele media powiedzmy donoszą nam też o takich sytuacjach, gdzie na przykład rosyjscy żołnierze albo dywersanci w momencie, kiedy wchodzą zamaskowani do niektórych miejscowości, na przykład pytają o drogę. Ale często się zdarza, że nie tylko, że pytają po rosyjsku, co często też akcent może być rozpoznany, ale czasem nie rozumieją też przemian na Ukrainie, na przykład związanych z dekomunizacją, że niektóre miejscowości na przykład zmieniły nazwę swoją. Więc były już takie przypadki, że po prostu ci dywersanci wchodzą, pytają o nazwę tego miasta i nie są świadomi, że oni w nim się już znajdują. Pytają o drogę do tego miasta, a już w nim są, tak? No dobrze, ale jesteśmy cały czas na Ukrainie, tak. A ja bym chciała z tej Ukrainy jednak przyjechać do Polski, i spróbować zobaczyć te ukraińską kulturę u nas, bo to, że mamy Oksanę Zabuszko, kilku poetów tłumaczonych na język polski, że mamy Jurija Andruchowicza, no to jest takie ABC, takie chyba najbardziej ABC, jakie może być. Ale rozumiem, że, no, że jest dużo więcej. Jest dużo więcej, natomiast jeśli już pani wymieniła właśnie Jurija Andruchowicza i Oksanę Zabuszko, to tutaj przede wszystkim też zwrócić trzeba uwagę na to, że to nie tylko są powiedzmy ważni pisarze ukraińscy, którzy są tłumaczeni u nas i wydawani, ale że też są to twórcy, którzy są doceniani również w Polsce. Te osoby, które pani wymieniła, uzyskały na przykład nagrodę literacką Angelus, przyznawaną we Wrocławiu i nie są to jedyni twórcy ukraińscy. Oprócz tej dwójki nagrody te uzyskali również Serhii Żadan i Kateryna Babkina. W zasadzie Kateryna Babkina to jest ostatnia właśnie laureatka tej nagrody w 2021 roku. Więc literatura zdecydowanie więcej się rzeczywiście przekłada. Natomiast no, ciągle nie są to hity, tak? To nie jest ciągle nakład taki, że powiedzmy wykracza on poza wielkie sieci księgarskie i, że tak powiem, te książki możemy również w miejscach kupić, w których zazwyczaj nie kupujemy literatury. Tak, ale tak się dzieje chyba w ogóle ze wszystkimi tymi małymi, tak to nazwę, literaturami, czyli tymi literaturami, które są właśnie tłumaczone, nie wiem, z bułgarskiego, z węgierskiego, z rumuńskiego,
rosyjskiego, z greckiego, również z czeskiego. No to wszystko są książki kierowane jednak do pewnego bardzo chyba świadomego kręgu czytelników. No. Ale to oczywiście też ma wpływ na to, co czytamy również w szkole, tak? Mhm. Więc jeśli w szkole nie mamy na wcześniejszych etapach edukacji jakichś informacji o literaturze ukraińskiej, to w życiu... Bo nie mamy, prawda? No tak, nie mamy. Raczej nie, no więc mamy jakieś fragmenty do przeczytania z wielkiej literatury rosyjskiej, więc w takim razie w życiu dorosłym będziemy też poszukiwać tych wzorców, które widzieliśmy w szkole i tych wzorców, do których wpajano nam jakiś szacunek albo mówiono, że to jest klasyka wielkiej literatury. Więc tutaj zdecydowanie ten kontakt z kulturą ukraińską w Polsce, on jest już w życiu dorosłym, poza szkołą, tak, ta inicjacja. No tak, my sami musimy sobie do tego dojść, to znaczy ja sama jako czytelniczka muszę trafić na takiego ukraińskiego pisarza, który mnie tym lub czymś innym porwie i będę chciała wracać do jego książek, jeśli one będą się ukazywały, lub za jego sprawą poszukam innych ukraińskich pisarzy na przykład. No w tym również w tej promocji bardzo istotne znaczenie ma no przede wszystkim zainteresowanie samego kraju. Mam tutaj na myśli świadomą politykę kulturalną kraju i jeśli chodzi o Ukrainę, to w zasadzie dopiero od paru lat mamy... No tak, nie mieli zbyt wiele czasu, prawda, na to, żeby nad tym u nas pracować na przykład. Ale też i budżet, tak? Trzeba pamiętać o tym, że no jednak pomimo tego, że jest to kraj, który ma obecnie 41 milionów osób, a być może teraz już mniej niż 40 po tych ostatnich tygodniach, no to tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak instytucja nie będzie działać, jeśli nie ma budżetu, tak? Mhm. Natomiast w ostatnich latach rzeczywiście powstały dwie istotne instytucje. Będzie to zarówno Ukraiński Instytut Knychy, tak, czyli Instytut Książki, podobny do Instytutu w Polsce, gdzie rzeczywiście zwraca się uwagę nie tylko na obecność ukraińskich pisarzy za granicą, ale wspiera się również tłumaczenie. Tak, to jest bardzo istotne. No a druga rzecz to jest instytucja ukraińskiej dyplomacji kulturalnej, czyli Ukraiński Instytut, podobny jak sieci instytutów polskich. Jest to rzeczywiście instytucja, która zdecydowanie jest bardzo profesjonalna i w ramach budżetu, który posiada, rzeczywiście robi, działa powiedzmy według mnie cuda po prostu w ostatnich... W ostatnich latach, tak? I ona mieści się w Warszawie, czy ma jeszcze swoje siedziby gdzie indziej, ten Instytut Ukraiński? Nie, tutaj akurat przyjęto inną strategię, dlatego że takie instytucje tej kulturalnej dyplomacji zazwyczaj dzielą się na dwa typy. Albo takie, które otwierają swoje oddziały za granicą i tworzą właśnie sieć i dostosowują program do lokalnych potrzeb, tak jak Instytut Polski, albo Instytut Goethego, czy British Council. Natomiast niektóre kraje robią to trochę inaczej, tworzą centralną instytucję, która ma swoje biuro w kraju pochodzenia, natomiast wchodzi w doraźne projekty z innymi instytucjami, ale które w tych danych krajach docelowych są rzeczywiście uznane za prestiżowe. I w podobny sposób parę lat temu był stworzony Rok Kultury Ukraińskiej w Austrii i odwrotnie Kultury Austriackiej w Ukrainie. No i tutaj mamy rzeczywiście takie elementy, gdzie rzeczywiście Ukraiński Instytut promował nie tylko współczesną kulturę, ale również te elementy z kultury wcześniejszej, z czasów na przykład Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, które są obecnie jeszcze raz reinterpretowane. Mam tutaj na myśli na przykład sztukę monumentalną, jak na przykład ukraińskie mozaiki, które powstały właśnie w czasach radzieckich i no, które jak wiele pereł modernizmu, jak i również tej sztuki radzieckiej, bardzo często no, znikały pod styropianem w ramach jakiejś termoizolacji. Natomiast bardzo szybko w wielkich miastach, zarówno w Kijowie, czy też mniejszych, na przykład w Czernichowie, pojawiły się grupy powiedzmy społeczników, którzy dostrzegli piękno tych rzeczy i co więcej nawet docierały te osoby bardzo często do twórców, którzy jeszcze żyją, tak? Więc było na Facebooku można mnóstwo zobaczyć właśnie takich relacji, gdzie rzeczywiście mamy twórcę sfotografowanego obok jego dzieła, no i to dzieło rzeczywiście pokazuje to, że nawet jeśli ma być jakaś zmiana powiedzmy w przestrzeni publicznej, no to tę sztukę trzeba gdzieś zachować, albo w jakimś muzeum.
muzeum, albo, albo jeszcze raz spróbować wpleść w przestrzeń miejską. Ale ciągle mi pan ucieka na Ukrainę, a ja ciągle chcę zobaczyć tę Ukrainę w Polsce. Więc no, wymieniliśmy tych kilku pisarzy, którzy są tłumaczeni na język polski, ale czy na przykład którąś z książek, ale z prozy współczesnej mógłby pan polecić dla kogoś, kto jest kompletnie nieprzygotowany do obcowania z literaturą ukraińską? Oczywiście to wszystko zależy od tego, co lubimy czytać i czego szukamy w nowych, powiedzmy, książkach i nowych literaturach. I ja bym tutaj zwrócił uwagę przede wszystkim na pisarzy młodego pokolenia, na przykład Andrii Ljubka i jego na przykład powieść Karbit. Jest to powieść, która rozgrywa się na Zakarpaciu, w obwodzie zakarpackim, przy granicy ze Słowacją i z Węgrami oraz częściowo też z Polską, no i też i z Rumunią. No i tutaj mamy taką kwestię związaną z pragnieniem Ukraińców, jeśli chodzi o zjednoczenie z Europą. Jest to dosyć nośne obecnie również teraz, kiedy mamy tą wyrażoną obietnicę przez Unię Europejską dotyczącego pogłębienia integracji. Tak? Natomiast w tej książce mamy pokazane jakby to, jak ta Europa symboliczna jest rozumiana przez różne warstwy społeczne, przez inteligencję, przez drobnych przedsiębiorców, przez przemytników, przez organy władzy. No i tutaj jakby osią tej powieści jest kwestia budowania tunelu do Europy. Rozumiem, fizycznego, tak? Kopiemy pod górami. Tak. No i tutaj też kopiemy pod górami. Więcej nie będę zdradzać, natomiast chodzi generalnie w tej powieści o czasem szukania drogi na skróty. I z uwagi na to, że nie do końca każdy, powiedzmy, z tych bohaterów ma jednakowe rozumienie tej, czym jest dla niego ta Europa, to też no nie każdy z nich wie, jak wiele trzeba pracy włożyć w to, aby ta Ukraina rzeczywiście stała się taką samą częścią Unii Europejskiej, rozumianej w kwestiach członkostwa krajów. I że to nie dotyczy tylko i wyłącznie uznania czyjejś kultury za kulturę europejską, zarówno w znaczeniu geograficznym, jak i w znaczeniu, powiedzmy, klasyfikacji kultur, czy to słowiańskich, czy europejskich. To członkostwo jest raczej tą nagrodą za długą pracę, a nie przyczyną, dla której, powiedzmy, życie być może za tą zachodnią granicą Ukrainy jest bardziej dostępne. Także od tego bym proponował zacząć. Tak, brzmi całkiem fajnie. A to pogranicze mnie w ogóle bardzo, bardzo mi rozpala umysł. Przy czym tutaj też no, jakby warto zwrócić uwagę na kwestię też i no, tożsamości, zwłaszcza jeśli na tę tożsamość wpływa wojna. I tutaj poleciłbym książkę Serhija Żadana Internat. Jest to opowieść, która rozgrywa się na okupowanym Donbasie i mamy nauczyciela. O ile dobrze pamiętam, jest to nauczyciel języka ukraińskiego, więc profesja dosyć niebezpieczna w momencie, kiedy mamy terytorium, które może zostać zajęte przez wroga, który zdecydowanie jest antyukraiński i zwalcza ukraińską kulturę. No i ten główny bohater musi się przebić przez fragment okupowanego miasta, czyli przejść na terytorium kontrolowane przez wroga, aby znaleźć swojego siostrzeńca, który jest właśnie w tym tytułowym internacie i bezpiecznie go dostarczyć z powrotem do domu na stronę kontrolowaną przez władzę. No i tutaj w tej podróży no, spotykamy wiele osób, które właśnie są dotknięte przez wojnę, ale też to, jak bardzo poderwane poczucie bezpieczeństwa wpływa na to, z kim te osoby wchodzą w krótkotrwałe koalicje, komu ufają, z kim chcą się solidaryzować i w momencie, kiedy no, wpadają w panikę, to właśnie jakie błędy popełniają, które powiedzmy dla osoby, które nie są w tym konflikcie, być może z zewnątrz mogą być oceniane jako naganne. Natomiast moment wojny też właśnie jest momentem próby. Po prostu zachowanie ludzi się zdecydowanie wtedy może zmieniać i nie można czasem go oceniać właśnie w tych kategoriach czasu pokoju. Tak, no tego nas uczy cała literatura tak naprawdę drugowojenna. I chociaż nas ta literatura tego uczy, to ciągle jednak mamy, mam wrażenie, z tym problem. Dwie książki już mamy i ja się na nie rzucam za chwileczkę. Jeśli chodzi o inne wytwory kultury, film na przykład, tak? Jest w ogóle obecny jakiś film ukraiński w Polsce? To znaczy daje się zobaczyć współczesne ukraińskie kino
w Polsce. Tak, daje się obejrzeć na festiwalach filmowych, na przykład na Festiwalu Ukraina. Tak? O ile pamiętam, to był już 5. festiwal, który odbywał się nie tylko właśnie w Warszawie, ale również w innych większych miastach. Natomiast pandemia też spowodowała to, że niektóre wydarzenia przeniosły się na online. W związku z tym dostęp do nich jest również poza stolicą czy stolicami województw, również w mniejszych miastach, więc ten dostęp do tej kultury jest zdecydowanie ułatwiony. I jakie jest kino ukraińskie? I jakie filmy by pan polecał? Wydaje mi się, że jest dostępny, teraz już nie pamiętam na której platformie, ale film Moje Dumki Tichy, czyli jakby Moje Myśli Ciche, bezpośrednie tłumaczenie, gra w tym filmie jedna z gwiazd ukraińskiego kina, czyli Irma Witowska. Jest to czarna komedia, o ile pamiętam, chyba również rozgrywa się na Zakarpaciu, na pograniczu. Głównym bohaterem jest chłopak, który trudni się nagrywaniem dźwięków profesjonalnym i otrzymuje zlecenie z zagranicy na nagranie bardzo rzadkiego ptaka, który ten swój głos ujawnia tylko właśnie w krótkim okresie i dlatego to zadanie jest bardzo pilne do zrealizowania, natomiast tutaj trzeba się, że tak powiem, przedzierać przez przyrodę, lasy, bagna i tak dalej, żeby złowić to, co trzeba. No i film jest naprawdę bardzo dobry. A ile filmów produkuje ukraińska kinematografia? Tak pi razy oko. No. Trudno mi powiedzieć. Ja bym strzelał gdzieś z 15, jeśli chodzi o pełen metraż fabularny. Na pewno jest to zdecydowanie mniej niż Polska, czy zwłaszcza mniej niż Czechy. W tym momencie aż tak rozreklamowany przede wszystkim film nie jest. Tak, tutaj znowu jest kwestia związana z promocją, że w momencie, kiedy film jest też znany i działa również ta promocja, no to również ci, którzy są, że tak powiem, osobami, które decydują o guście, mają więcej wiadomości na temat tego ukraińskiego filmu, próbują też różnych innych rzeczy i ewentualnie proponują właśnie nadać jakieś nominacje w różnego rodzaju kapitułach. Natomiast to, na co by trzeba było też zwrócić uwagę przy tym kinie, to znowu mamy pewien problem z językiem. Dlatego, że zdecydowanie wcześniej, w latach powiedzmy 90. czy na początku jeszcze XX wieku, to znowu był problem... Znowu był problem z tym, czy robić kino w języku ukraińskim, czy robić kino w języku rosyjskim. Dlatego, że jeśli zrobimy kino w języku rosyjskim, to od razu mamy otwartą dystrybucję do innych krajów Związku Radzieckiego, byłego Związku Radzieckiego. W związku z tym, wkładając te pieniądze w produkcję... W których również jakby funkcjonuje pewna dwujęzyczność, nawet jeśli te kraje mają swoje języki narodowe. Tak, no ale to wtedy to można bez żadnego przygotowania po prostu sprzedać i jakby ta audytoria jest zdecydowanie większa. No ale to jakby nie pomaga jednemu... W budowaniu tożsamości kulturowej i budowaniu tej kultury narodowej. Jak również też i w budowaniu prestiżu języka państwowego, tak? I nie zachęca to rzeczywiście, nie zachęcałoby to ludzi do tego, żeby przechodzić na ten język świadomie. Natomiast tutaj jednak sytuacja się zmieniła, zwłaszcza w momencie, kiedy również powstała instytucja, czyli Państwowa Agencja Ukrainy do spraw kina i kinematografii, czyli tak zwane Derszkino, podobnie jak u nas PISF, tak? Czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Także odbywają się również właśnie konkursy na dofinansowanie różnego rodzaju projektów, nie tylko na pełen metraż, ale też i powiedzmy filmy krótkometrażowe, animowane i tak dalej. To, co mieliśmy w Polsce, na przykład jeśli chodzi o filmy, które były obecne, oprócz powiedzmy festiwali. No właśnie, mówi pan teraz o tej takiej szerokiej dystrybucji, tak zwanej. Dystrybucji, tak? No wiadomo, że pewnie w kinach studyjnych, no ale jakby poza tym nurtem festiwalowym, bo jednak festiwale są świetne, da się na nich dużo super rzeczy zobaczyć, ale to jest pigułka i nie każdy się w tę pigułkę jest w stanie wstrzelić z różnych powodów. No tutaj być może lekko panią rozczaruję, ale jeśli chodzi o tą szeroką dystrybucję, to raczej największe sukcesy będą w filmach animowanych. Super! To nie jest rozczarowanie, to jest tylko, to jest ciekawe, ponieważ ja do tej pory nie zwróciłam uwagi na żaden ukraiński film w tej szerokiej dystrybucji. A to, że są filmy animowane u nas dostępne, to o tym w ogóle nie miałam pojęcia. To nie jest w ogóle rozczarowanie. Aha, rozumiem, ja, panie Kamilu, po prostu chłonę wszystko, co pan mówi, bo nie wiem niczego. Jednym z takich filmów, który był szczególnie jakby sukcesem, okazał się również finansowym, była Ukradziona księżniczka. To jest film animowany, 3D,
stworzony przez ukraińskie studio Animagrad. No i to studio tworzy różnego rodzaju filmy, przy czym bazując też na dobrych tradycjach ukraińskiego filmu animowanego jeszcze z czasów radzieckich. Przede wszystkim mam tutaj na myśli wprowadzanie do scenariuszy elementów kultury lokalnej, bazowanie na lokalnych tekstach kultury, na lokalnych legendach, które są, powiedzmy, czytelne i zrozumiałe dla, oczywiście dla Ukraińców, częściowo również dla innych wschodnich Słowian, czy powiedzmy dla Białorusinów, dla Rosjan. Natomiast w pewnych momentach muszą być one adaptowane dla, powiedzmy, tego szerszej audytorii. To zawsze jest ciągle pewien w tworzeniu, no zwłaszcza popkultury, to jest wieczny problem, na ile odchodzimy od, powiedzmy, naszej oryginalności w stronę utartych schematów, które są zrozumiałe przez przeciętnego widza filmów wielkich wytwórni, Disneya na przykład. No w stronę amerykanizacji, mówiąc tak, najprościej chyba. Tak, no i tutaj jeśli chodzi o tę historię, no to w przypadku Prowadzonej Księżniczki, no to oryginał to jest Ruslan i Ludmiła, więc mamy tutaj historię miłosną. Księżniczka zostaje uprowadzona przez złego czarodzieja, natomiast mamy historię od zera do bohatera, czyli ten ukochany niestety jest z nizin społecznych, więc musi ruszyć w drogę, aby uwolnić księżniczkę i jednocześnie no, otrzymać, powiedzmy, tę pół królestwa, rękę i pół królestwa. Tak, no i tutaj oczywiście też są pewne takie elementy. Ja akurat obejrzałem ten film zarówno w wersji polskiej, jak i oczywiście w wersji ukraińskiej. Wersja ukraińska nawet była dostępna w Polsce, tak, z uwagi na to właśnie, że mamy dosyć sporą diasporę, więc również w dystrybucji w Polsce często po prostu można obejrzeć ukraińskie filmy w oryginale. No i tutaj mamy oczywiście te takie elementy, gdzie trzeba pewne klatki pozmieniać, żeby to pasowało, powiedzmy, na zachodzie. Na przykład jeśli mamy tam elementy z cyrylicą, mamy na przykład znak drogowy, gdzie właśnie tutaj ci rycerze mają właśnie wybrać ten kierunek i się zastanawiają, w którym pojechać. No to w wersji ukraińskiej jest to oczywiście w cyrylicy, natomiast tej wersji europejskiej, do której też wpada Polska, no to to będzie wszystko w takim razie łacinką i przy czym nie zawsze to będą te nazwy tłumaczone z ukraińskiego, które najczęściej oznaczają jakieś miejsca z bajek, które nie byłyby w ogóle zrozumiałe. Pojawiają się też również tam takie elementy, jak na przykład puszczanie wianków na rzece. I o ile dla Słowian byłoby to coś normalnego i jakby zrozumiałego w jakimś naszym kontekście, powiedzmy, naszej kultury ludowej, no to już dla osób kultur germańskich czy powiedzmy romańskich byłoby to rzeczywiście coś już takiego, tyle że widzimy coś nowego, tak, że co te osoby nad tą rzeką robią, co... Czyli co, wycięli to, o to puszczenie wianków? Nie, to było normalnie, ale był to krótki taki moment, ujęcie w momencie, kiedy nie ma dialogów, ale jest piosenka i jest takie jakby skrócenie, powiedzmy, narracji, że dowiadujemy się, jak ten uczucie się rozwija pomiędzy tymi dwoma osobami, tak, i tam też jest ten moment puszczenia wianków, gdzie no jest to zrozumiałe dla kogoś, kto puszczał kiedyś wianki, a raczej tego się nie robi w innych zakątkach Europy. Tutaj jeszcze też zwrócę uwagę na to, że no to studio pracowało i w planach miało również inne filmy animowane. Przede wszystkim Mawka, czyli jest to ciągle projekt. Miejmy nadzieję, że pomimo wojny jednak będzie kontynuowany. Jest to film animowany, którego scenariusz jest oparty o utwór ukraińskiej pisarki Lesi Ukrainki pod tytułem Pieśń lasu. I również jest to historia miłosna. Rusałki, względnie powiedzmy ducha lasu, który ma postać właśnie młodej dziewczyny oraz mężczyzny, człowieka, więc jest to trochę historia też, przynajmniej w oryginale, o nieszczęśliwej miłości, natomiast tutaj mamy pewną aktualizację. Przede wszystkim chodzi o kwestie związane z ochroną przyrody i ten ruch też związany na przykład z no waste, czy powiedzmy kwestiami ograniczenia plastiku, ograniczeniem wycinki lasów i tak dalej, więc tam na przykład w scenariuszu już filmu, oprócz oparcia go na kanwie pewnej legendy, klasycznej opowieści. Tak, mamy też coś współczesnego, co zainteresuje młodego widza i z drugiej strony też jest tym elementem, który pozwala, powiedzmy, na dystrybucję w Europie Zachodniej.
oprócz powiedzmy jakichś nowinek, również bym zachęcał do próby odgrzebania gdzieś jakiejś ukraińskiej klasyki. To już jest kwestia dla koneserów, więc tutaj tylko przypomnę, że wiele filmów, które jest u nas w powszechnym rozumieniu elementami kinematografii radzieckiej, no z uwagi na to, że Związek Radziecki upadł, no jest obecnie adaptowany jako historia kinematografii ukraińskiej. Więc mówię tutaj o takich nazwiskach właśnie jak Oleksandr Dowżenko, jego film Ziemia, jeden z właśnie pierwszych filmów, który jest uważany właśnie na Ukrainie za film ukraiński. Za film ukraiński. To bardzo ważne, ponieważ myślę sobie, że to jest trochę tak jak z Czechosłowacją, że znowu wrócę do tego porównania. To będzie piekielnie trudne dla nas, żeby z tego, co powstało w czasach ZSRR, wyjąć coś, co można powiedzieć, że należy stricte do kultury ukraińskiej. To znaczy, to też jest kwestia tego, że to dziedzictwo jest jakoś dzielone, bo to nie dotyczy tylko właśnie powiedzmy kultury, ale też jakichś innych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, olimpiada i na przykład medale. Przy tym też zwracam uwagę na to, że nawet współcześnie też powinniśmy zwracać uwagę na to, że patrzyliśmy na Związek Radziecki jak na monolit. Tak, patrzyliśmy jak na całość, tak. I gdzie ten język rosyjski jest powiedzmy tym powszechnym językiem komunikacji, ale również i kultury, co nie do końca było prawdą i to też odzwierciedla się, widzimy to na przykład w kwestiach na przykład zapisu imion pewnych osób. Więc na przykład ten Dowżenko najczęściej jest na świecie w literaturze anglojęzycznej znany jako Aleksander Dowżenko i to jest jakby to rosyjska wersja imienia, a nie jako Oleksandr, czyli imię ukraińskie. Więc w momencie, kiedy teraz piszemy współczesne prace w języku angielskim, no to raczej oczywiście będziemy wykorzystywać imię ukraińskie, dlatego że mówimy o ukraińskim reżyserze, nawet jeśli tworzył w czasach Związku Radzieckiego. Podobnie innym filmem, który jest przez samych Ukraińców uważany za ich arcydzieło, to jest film Ciemnie zapomnianych przodków i to jest film stworzony przez Sergeja Paradżanowa, w świecie bardziej znany jako Siergiej Paradżanow, tak, czyli znowu radziecki czy rosyjskojęzyczny twórca. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że no, twórca mieszkał w różnych krajach czy byłych republikach radzieckich. Natomiast znowu dla kultury ukraińskiej istotne jest to, że te swoje najważniejsze filmy stworzył w tym okresie swoim przebywania właśnie w Ukrainie radzieckiej. Stąd też nawet imię jest właśnie ukrainizowane. Natomiast ten film jest przede wszystkim nakręcony w Karpatach, pokazuje bardzo bogaty ukraiński folklor i no tutaj mamy też historię miłosną, jak to najczęściej być może bywa w kulturze ludowej. Natomiast warto go obejrzeć przede wszystkim też z uwagi na muzykę, dlatego że śpiew powiedzmy ludowy jest tam po prostu jest mocnym elementem tego filmu i no dla powiedzmy oprawy muzycznej warto również go obejrzeć. Czyli literatura i film, no to jeszcze nam został teatr i muzyka. Czy w tych dziedzinach mamy coś w Polsce, do czego możemy sięgnąć, do czego się możemy jakoś odwołać, albo z czym możemy się po prostu zapoznać? No tutaj być może mocniejszy jestem w muzyce niż w teatrze. Poza tym wie pan, że wyszły dwie antologie tekstów dramatycznych współczesnych. Będę rozmawiała z ich tłumaczką wkrótce, mam nadzieję. I spojrzymy też na tę kulturę ukraińską jeszcze trochę inaczej. Jeśli chodzi o muzykę, no to tutaj zdecydowanie jest łatwiejszy dostęp do muzyki. No tak, bo mamy Spotify i YouTube, prawda? No, mamy Spotify i YouTube i przede wszystkim też no, Ukraina, ta promocja ukraińskiej muzyki jest zdecydowanie silniejsza z uwagi na sukcesy na przykład ukraińskich wykonawców w takich międzynarodowych konkursach jak Eurowizja, tak? Tutaj stosunek do Eurowizji, jeśli chodzi o Polaków i Ukraińców, jest diametralnie różny. No przede wszystkim dlatego, że no, my... Że my średnio z tymi sukcesami. Średnio z tymi sukcesami, bez względu na to, czy konkurs jest powiedzmy rzeczywiście bardziej muzyczny, czy polityczny, czy prestiżowy, czy mniej. Natomiast no, Ukraińcy mogą powiedzieć, że no, złej baletnicy przeszkadza i rąbek u spódnicy, prawda? Tak, więc na Ukrainie przede wszystkim te zwycięstwa były związane również też z ważnymi wydarzeniami, że pierwsze zwycięstwo, które odniosła właśnie Ruslana Łyżyczko, miało miejsce zaraz po pomarańczowej rewolucji, więc to był ten ważny moment, kiedy Ukraina była w mediach, kiedy zwłaszcza w Europie Zachodniej w ogóle jakby zdano
zdano sobie sprawę z tego, że to nie jest już Związek Radziecki i najprawdopodobniej w ogóle nie będzie nigdy już Związek Radziecki, że jest to niepodległy kraj, który ma właśnie własnych twórców. Więc tutaj też zwrócę uwagę na to, że to też miało wielki element polityczny. Na przykład wtedy prezydent Wiktor Juszczenko na przykład zniósł wizy dla praktycznie wszystkich obywateli Unii Europejskiej na wjazd do Ukrainy. W momencie, kiedy ten konkurs się właśnie w Kijowie odbywał. Natomiast drugi sukces, no to tutaj mamy przede wszystkim związany jest z zajęciem Krymu, nielegalną aneksją Krymu. Mamy piosenkarkę Jamalę z pochodzenia właśnie krymską Tatarkę, która właśnie zwyciężyła swoją piosenką, która opowiadała właśnie o historii deportacji Tatarów krymskich przez Stalina w latach 40. I jest to znowu ten moment, gdzie mamy zwycięstwo, gdzie Europa się dowiaduje o tym kraju. Natomiast też już również zwracam uwagę na to, że nawet kiedy mamy nie tylko zwycięstwo, ale ten finał odbywa się na przykład właśnie w Kijowie czy w innym miejscu, to oczywiście pomiędzy tymi kolejnymi piosenkami, występami jest pewien krótki element nagranych, krótkich spotów, w których kraj najczęściej promuje się, tak? Więc był to też ten moment, kiedy podczas tej miała wizji... Miała szansę, tak, Ukraina na to, żeby się pokazać. Dokładnie. Inny też element, który powiedzmy wpływa na tą widoczność Ukrainy na świecie i to, że to nie jest jakaś daleka wojna w nieznanym kraju, było Euro 2012. Był to rzeczywiście moment, kiedy mnóstwo zachodnich Europejczyków przyjechało nie tylko do Polski, ale na Ukrainę również i również nie tylko do powiedzmy turystycznego Lwowa, ale też również do bardzo dalekich na wschodzie powiedzmy miast całkowicie poza jakimś obszarem zainteresowania właśnie jak Charków czy Donieck, gdzie realnie... Które dzisiaj są na pierwszych stronach gazet. Na pierwszych stronach gazet, gdzie powiedzmy jest zniszczona przez ostrzał rosyjski po prostu infrastruktura i gdzie giną ludzie, którzy po prostu mieszkali w tych blokach, które są ostrzeliwane, względnie, którzy ukrywają się po prostu w piwnicach, tak? Więc jest to też coś, co ludziom w Europie Zachodniej jakby uzmysławia, że byłem tam parę lat temu, siedziałem w pubie, podobało mi się, nasza drużyna wygrywała, czy nie, byli ci lokalsi i tak dalej. I nagle tam jest wszystko w ogniu. Nagle ta telewizja nasza pokazuje, że tam, gdzie był stadion, no to po prostu tego stadionu już nie ma, jasne, tak? Jest lej w ziemi. Że jest lej w ziemi i no, to pokazuje właśnie, że to nie jest już interwencja zbrojna w dalekim kraju, czy jakaś prywatna sprawa, powiedzmy, jakiegoś imperium, tylko że no, jest to coś całkiem blisko, parę godzin, powiedzmy, może lotu po prostu z dowolnej stolicy europejskiej. Tych, powiedzmy, różnych nurtów folkowych, czy mieszanych z elektro albo z popem, na Ukrainie jest bardzo, bardzo dużo. I tutaj mógłbym wymienić na przykład Onuka, na przykład zespół, tak, gdzie tutaj mamy łączenie przede wszystkim właśnie nie tylko instrumentów, które są związane właśnie z muzyką ludową, ale w miksowanie ich powiedzmy z elektronicznymi rytmami. I to jest też wykonawczyni, która też była w Polsce obecna, o ile pamiętam, parę lat temu na koncercie z okazji niepodległości Ukrainy. Także również ci twórcy w jakiś sposób są obecni, choć zgadzam się, że nie jest to masowy powiedzmy. No chyba nic, o czym mówimy, nie jest mainstreamem, więc to wszystko, tak jak powiedzieliśmy, wymaga od nas uwagi, pracy, zainteresowania i tej chęci i potrzeby sięgnięcia po coś. Te rzeczy są, można je znaleźć, ale ja sama ze zdziwieniem zobaczyłam, jak wiele jednak tej ukraińskiej literatury już zostało przełożonej na język polski, tej współczesnej. I zdaję sobie sprawę z tego, że to jest pewnie jakaś kropla, ale jednak naprawdę nie jest tego mało. Tych autorów jest kilkudziesięciu, więc to nie jest mało, tylko musimy chcieć sobie to znaleźć. No tylko też chciałbym zwrócić uwagę na to, że jakby z każdym rokiem, z każdym pokoleniem również zmienia się... Kanon, no jasne. Nie tylko, że kanon, ale też dominująca forma kultury, tak? Czyli powiedzmy, o ile czytelnictwo być może jakoś się jeszcze trzyma, no to na przykład jeśli chodzi o muzykę albo film, które są o wiele bardziej masowe niż literatura, no to tutaj dojście do tego jest zdecydowanie łatwiejsze. No ale z drugiej strony w przypadku muzyki, no to mamy tę barierę językową, tak? Choć bardzo często
powiedzmy wśród moich studentów też były osoby, które zaczynały przygodę z językiem ukraińskim właśnie od tego, muzyki, od muzyki, słuchania. Tak? Mhm. Czy to właśnie z jakiejś podróży na Ukrainę, czy to do najbliższego Lwowa, gdzie po prostu usłyszeli jakąś kapelę albo na żywo, albo po prostu zapytali, co to teraz gra właśnie w knajpie, w sensie jaka to jest muzyka i znaleźli to sobie gdzieś, czy właśnie na Spotify, czy na YouTubie i od ponice do kłębka. Mhm. Tak? No tak, bo to tak się trochę powinno dziać, to znaczy coś nas musi złapać. Jeżeli coś nas złapie tak po prostu samo przez się i będziemy chcieli tę niteczkę ciągnąć, to pewnie, że sobie ten kłębuszek wcześniej czy później zwiniemy, ale czasem nie wiemy, gdzie szukać, gdzie ta nitka jest i po to jest też trochę nasza rozmowa, żebyśmy powyciągali te niteczki i dali je do rąk słuchaczom Drozdowiska. Mhm. Jeśli chcemy tą literaturę, to warto odwiedzić po prostu bibliotekę na początek, tak? Dlatego, że jeśli mamy półkę z literaturą ukraińską, która wcale nie są to małe półki, ja na przykład, kiedy czasem przychodzę właśnie do bibliotek nawet dzielnicowych w Warszawie, to jestem czasem zaskoczony tym właśnie, ile to już jest, tak? Aha. Więc ta literatura jest dostępna i warto się zainteresować. Jeśli chodzi o te wytwory kultury elektronicznej, czyli muzykę albo filmy, no tutaj bardzo często decydują różnego rodzaju kwestie związane czy to z platformami, z których korzystamy, czy jakimiś sugestiami przez te platformy nam podsuwane, więc czasem trzeba trochę więcej wysiłku włożyć. Natomiast zachęcam przede wszystkim do tego, że w momencie, kiedy mamy kontakt teraz coraz częstszy, po prostu pytać naszych sąsiadów, pytać naszych ludzi, jeśli pomagamy komuś, to pytać, czego słuchają, co chcieliby obejrzeć na przykład. A nie jest to wcale oczywiste pytanie, prawda? Kiedy przyjmujemy uchodźców pod dachem, czy kiedy jedziemy z tymi kanapkami, to nie jest to pytanie pierwsze, które zadajemy. Ej, ale czego słuchasz, albo co oglądasz i czy jest coś, co mogłoby się nam też spodobać, co byś nam polecił ze swojej kultury. No nie zadajemy takich pytań też. Trochę sobie nie wyobrażam, że takie pytanie możemy zadać gdzieś na dworcu centralnym albo wschodnim, ale już kiedy mamy gości z Ukrainy w domu, to po jakimś czasie pewnie takie pytania mogą paść i oby padały. To znaczy dorosłym jest pewnie trudniej, natomiast łatwiej jest dzieciom. Dlatego, że nawet w szkołach, do których niedługo właśnie młodzi Ukraińcy i młode Ukrainki będą chodzić z uwagi na to, żeby kontynuować edukację, no to widziałem też na Facebooku na przykład już takie akcje związane właśnie z tym, że ktoś, kto jest z Ukrainy, opowiada o swoim kraju, tak? Żeby ten pierwszy kontakt nie był jakimś takim dystansowaniem, tylko raczej z zaciekawieniem, raczej, że ktoś chce nam opowiedzieć o sobie i o tym kraju i na przykład to, że wykorzystuje na przykład, nie wiem, inne litery, albo że śpiewa inne piosenki, albo ogląda inne kreskówki, tak? A czasem wręcz odwrotnie, może się okazać, że oglądamy to samo z uwagi właśnie na te platformy. No tak, no mieliśmy piękny też przykład dziewczynki śpiewającej Mam tę moc, tak? No wielkiego światowego hitu i psioczymy bardzo często na tę popkulturę, ale ona może być na jakimś poziomie pewną płaszczyzną porozumienia, bo to jest ten jeden kod, prawda, który naprawdę z uwagi na pewną globalność mamy wszyscy. My sobie z tego kompletnie nie zdajemy sprawy, ale kiedy się wejdzie do księgarni w Londynie, w Paryżu, w Berlinie, w Warszawie, w Pradze czy w Kijowie, myślę, że połowa książek to są te same książki. Dobra, 30%, no, tak, które mamy w całej Europie, tak? Nie wiem, literatura skandynawska, cała masa jakichś kryminałów, czegoś. No kurde, Jamesa Bonda oglądają też wszyscy, czyli jakby... I Harry'ego Pottera też czytają. Prawda? Więc jak mówię, psioczymy na tę popkulturę, czy na ten mainstream, ale on jest w takich zwłaszcza sytuacjach platformą do złapania jakiegoś takiego kontaktu. To znasz, to znam, to znasz, to znam. A, no to ty jesteś normalnym człowiekiem. No, a właśnie to też nam pokazuje właśnie, że ten dystans jest tak naprawdę czasem złudny, że on istnieje w naszych głowach, tak? Że tak naprawdę, skoro ci ludzie od nas się niczym nie różnią, no to w takim razie, w sensie też są Europejczykami, mówią nam, że są Europejczykami, Ukraina jest częścią Europy i to nie powinno nas absolutnie w ogóle dziwić. Przy czym też
no, aktualne właśnie też sytuacja nam pokazuje to, że naród dokonał swojego wyboru zdecydowanie na zachód i w zasadzie nie powinniśmy już mówić o żadnym Ukrainie między wschodem i zachodem, czy podziale Ukraina wschód, Ukraina zachód, że jest to w zasadzie coś, co no, należy już do tej właśnie epoki, bo jakby zmieniła nam się na tyle sytuacja, że możemy mówić w zasadzie, że zaczęła się jakaś nowa era, powiedzmy, w Europie i do tej starych czasów tam możemy zostawić właśnie te bajki dotyczące podziału Ukrainy na jakąś, powiedzmy, wschodnią czy zachodnią, czy na tą, która chciałaby do Rosji, albo taką, którą chciałaby do Europy. Także no, zdecydowanie jest to kraj, który kroczy w stronę zachodu i bardzo wiele poświęca po drodze na tym, żeby jednak ten swój cel osiągnąć. Czy jest jeszcze coś z pana punktu widzenia istotnego, o czym warto by jeszcze w tej naszej rozmowie, czy też wykładzie, o czym warto by wspomnieć? Bo pan się czym tak dokładnie zajmuje w tej Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, interesując się czy zajmując Ukrainą? Bo rozumiem, że to nie jest tylko literatura, film czy muzyka. O tym pan opowiedział dzisiaj trochę na moją prośbę. Tak, to znaczy z wykształcenia jestem kulturoznawcą Europy Środkowo-Wschodniej. W zasadzie pracuję, moje badania dotyczą przede wszystkim kwestii związanej z próbami wprowadzenia alfabetu łacińskiego do języka ukraińskiego. To był taki krótki moment w historii kultury Ukrainy w XIX wieku. I raczej tutaj myślę o kwestiach związanych właśnie z symbolami. Bardziej mnie interesują kwestie tego, jak za pośrednictwem symboli ludzie chcą wyrazić albo swoje właśnie dążenia do łączności na przykład z Zachodem, czy jak symbole po prostu modelują nasze postrzeganie rzeczywistości. I jest to też jakby historia trochę o tym, jak ludzie, jakie mają wyobrażenia o tym, że wystarczy tylko zrobić jakieś takie niewielkie zmiany, typu na przykład zmienimy alfabet i to oznacza, że już jesteśmy częścią stuprocentowo Zachodu, więc... A to w ogóle ciekawe, że w XIX wieku próbowano w Ukrainie zmienić alfabet na łaciński, no tak. A teraz już w XXI wieku były też takie próby? W ogóle się o tym rozmawia? O tym się nie, mówi? Zdecydowanie. To znaczy, jeśli tak, to są tylko i wyłącznie jakieś niewielkie grupki, powiedzmy, nie wiem, po 100 czy 150 osób, powiedzmy na Facebooku, jakichś fanów, którzy chcieliby ten alfabet wprowadzić, to a tak to w zasadzie, no, jeśli chodzi o dyskusję taką ogólnonarodową, to absolutnie jest to temat zupełnie już rozstrzygnięty. Ja sam nie uważam, żeby Ukraina przeszła na alfabet łaciński. Nie jest to też do niczego potrzebne tak naprawdę, dlatego że nie przeszkadza to ani w jakichś, nie wiem, obrocie towarowym, handlowym, czy kwestiach technologii na przykład, tak? Cyrylica jest normalnym alfabetem, takim samym jak, powiedzmy, jak alfabet łaciński. Zresztą możemy patrzeć na Bułgarię, tak, która również z sukcesem weszła do Unii Europejskiej i NATO i ten alfabet oczywiście w niczym nie przeszkadza. Tak, Grecja też ma przecież swój oczywiście, alfabet, tak. Prawda? Nie posługuje się też alfabetem łacińskim. I jest to oczywiście jakby też ten element kultury ukraińskiej, który też powinien tożsamości, który powinien być pielęgnowany, który też również posiada litery, których nie ma w alfabecie języka rosyjskiego. Tak jak my mamy litery, których nie ma na przykład w alfabecie języka czeskiego, czy powiedzmy słowackiego i tak dalej, tak? I są to rzeczy, które powiedzmy też lubimy i hołubimy, bo to jest, powiedzmy, nasze. Bo to jest nasze, no tak, dokładnie. To jest nasze. Na koniec jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, jeśli chodzi o kulturę masową. Gry komputerowe. Aha. O to bym w ogóle nawet nie zapytała, bo by mi to do głowy nie przyszło. Tak, no to tutaj przypomnę tylko dwa tytuły. Przede wszystkim seria Kozacy. Jest to strategia czasu rzeczywistego, czyli RTS. To są gry, które polegają mniej więcej na zbudowaniu miasta, zbieraniu zasobów, zbudowaniu armii i wyprawieniu się na wroga i rozbiciu jego armii. No jest to coś podobne, powiedzmy, do Age of Empires, jeśli ktoś grał, albo może częściowo do Settlersów. Wiele osób też nie wie, że to jest gra na Ukrainie, tak? Kozacy, tak? Kozacy, tak. Już w zasadzie jest trzecia odsłona, o ile pamiętam, Kozacy 3. Także jest również dostępna na platformach growych, jak Steam na przykład. I inny tytuł to jest Stalker. No i jest to gra, która dotyczy, jest to FPP, czyli jest to strzelanka pierwszoosobowa. Jesteśmy bohaterem, który jest stalkerem w strefie odosobnienia na terytorium Czarnobylskiej elektrowni atomowej. No i to jest też rzecz, w której wykonujemy różnego rodzaju misje, często strzelamy i likwidujemy różne
różnych brogów, rzadko człekokształtnych. Natomiast no, jest to gra również stworzona na Ukrainie, także polecam również zapoznać się z kulturą ukraińską również z tego punktu widzenia gracza. No i tutaj zakończymy i oby było tak, że w kontekście tym wojennym nie musimy już więcej rozmawiać, chociaż pewnie też tutaj wiele rzeczy mógłby pan wyjaśnić i opowiedzieć. Dzisiaj skupiliśmy się na kulturze i na tym, co mamy dostępne w Polsce, do czego możemy sięgnąć, co możemy obejrzeć i co przeczytać. Chcę powolutku tworzyć takie ABC tej kultury ukraińskiej w Polsce. Pewnie trzeba by jeszcze porozmawiać o tym, czego nie ma, co powinno zostać przełożone, co powinno zostać u nas pokazane. No to jest kolejny etap, więc być może jeszcze będziemy tę rozmowę kontynuować. Bardzo panu dziękuję, panie Kamilu, za to dzisiejsze spotkanie. Kamil Dwornik, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Pan Kamil był tak miły, że podzielił się swoją wiedzą. Tak, również państwu bardzo dziękuję i zachęcam państwa do poznawania Ukrainy oraz ich kultury Ukraińców i Ukrainy, którzy przybywają do Polski. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.